Przygotowanie darów. Wiecie już, że ta część mszy świętej, podczas której czytamy i wyjaśniamy Pismo Święte, odbywa się przy ambonie. Teraz czas przenieść się w drugie, bardzo ważne miejsce sprawowania mszy świętej, czyli do ołtarza. Ołtarz, który przypomina stół, to miejsce wyjątkowe. Na ołtarzu dzieją się najważniejsze sprawy dla naszej wiary, o których będziemy mówić przez następne spotkania. Pierwsza czynność sprawowana przy ołtarzu nazywa się przygotowaniem darów. Żebyśmy mogli przyjąć komunię świętą, potrzebne są najpierw dwa najważniejsze dary, czyli chleb i wino. Chleb, który przynosimy do ołtarza, ma wygląd białych, okrągłych opłatków wypieczonych z pszenicy. A wino to, jak wiecie, napój, który robi się z winogron. Chleb i wino będą najbardziej potrzebne, żeby Jezus mógł je przemienić w swoje ciało i krew. Jednak obok tych darów często składamy Panu Bogu jeszcze inne duchowe dary. Są one często związane z naszą pracą czy nauką. Darami dla Pana Boga mogą być spełnione w ostatnim tygodniu dobre uczynki czy odprawione modlitwy. Ważne jest też, żeby we mszy świętej każdy z nas coś mógł Panu Bogu ofiarować w darze wraz z ofiarą ciała i krwi Pana Jezusa. Zauważmy też, że w tej części mszy świętej w kościele zbierana jest taca. Ludzie dobrowolnie wrzucają do koszyczka pieniądze, które potem posłużą na utrzymanie kościoła i na pomoc potrzebującym. To też jest konkretny dar od siebie dla innych. Oczywiście taki dar jest całkowicie dobrowolny. Ofiara to przecież dar od siebie dla Boga i ludzi. Również na mszy świętej Pan Jezus chce, żebyśmy uczyli się ofiarować coś dla innych.